Dzisiejszy odcinek jest kontynuacją poprzedniego odcinka, czyli odcinka Bractwo Azura. Witam wszystkich bardzo serdecznie w 33 odcinku opowiadania Wiedźmin Fantazja. To jestem ja, czyli Manczu Mistrz, a to jest Wiedźmin Fantazja. Odcinek 33. O, Geralt. Tak, Kostek? Geralt, słuchaj, no ja myślę, że powinniśmy się jakoś naradzić. Każdy powinien coś od siebie dać, powinniśmy się jakoś naradzić. Co, musimy ustalić Geralt, tak Kostek? Co musimy ustalić Geralt, co robimy z tym właśnie bractwem Al'Dzura? Co poradzimy na ten szczegół? Musimy ustalić to co mamy zaraz zamiar zrobić i co musimy począć z bractwem Al'Dzura. A w szczególności w pierwszej kolejności ja myślę, że powinniśmy zinfiltrować miasto Emośkowo i postarać się jakoś dostać do twierdzy Emosia. Do pierwszej twierdzy Emosia. I ja myślę, że powinniśmy zaczerpnąć wiedzy u źródła, czyli tutaj chodzi mi głównie o waszego czarodzieja Gandalfa. I zapytajmy się, postarajmy się, może Gandalf coś będzie wiedział na temat tych instytucji czarodziejskich, może coś będzie wiedział o bractwie Al'Dzura. Zapytajmy Gandalfa. Geralt, dobrze? Geralt? Postarajmy się coś wymyślić. Zapytajmy Gandalfa, co on na to poradzi. Dobrze, Kostek, dobrze. Gandalf? Tak, bracie Geralcie z Rivii? Tak, Wiedźminie Geralcie? Gandalf, słuchaj. Mógłbyś użyć swoich tajemnych, magicznych mocy, żeby zaokrąglić nam wąski wątek tych instytucji, tych insynuacji magicznych. I chciałbym, żebyś Gandalf nam coś powiedział, jeśli coś wiesz, o tym całym bractwie Al'Dzura. I jeśli możesz pomóc, to powiedz nam, co mamy zrobić, żeby przeciwdziałać temu bractwu Al'Dzura, żeby przeciwdziałać tym wrogom wszechświata. Geralt, słuchaj. Sprawa jest następująca. Bractwo Al'Dzura jest najbardziej prestiżowym, mrocznym bractwem i stowarzyszeniem najpotężniejszych magów, czarodziejów z całego wszechświata i z całego świata i ze wszystkich równoświatów i światów zaświatów. Także Geralt, słuchaj, tam rządzi Emosiek. To jest taki hierarcha, przywódca, bardzo potężny mag, bardzo silny i właśnie oni zbierają pierścienie dusz. Tych pierścieni dusz, żeby muszą zebrać 13. A z tego, co ja się orientuję i mój menhir wiedzy mi mówi, to oni już mają 2 pierścienie dusz. I nie wiadomo, gdzie te pierścienie dusz, które zdobyli, gdzie oni trzymają. I jakby co, ich bardzo cennym rytuałem, przedmiotem, ikoną, artefaktem jest podwójny krzyż Al'Dzura, czyli tak zwany Grimoire, który ma w sobie niesamowitą moc i wiedzę, dzięki której to bractwo urosło w siłę. I z tego, co ja się orientuję, to chyba oni nawet wskrzesili owego Al'Dzura i przywrócili mu ciało i moc. Tylko trzymają go w tajemnicy. On się nie wychyla, ale on tam jest, ten Al'Dzur. I potajemnie pewnie, tak czy tak, potajemnie włada tym bractwem Al'Dzura sam Al'Dzur. A przewodzi
akolitom mocy i chaosu, czyli czarodziejom, przewodzi przywódca, czyli Emosiek, Emosiel, czyli Emosiek Wielki. I słuchaj, taka sprawa, żebyśmy mieli jakiekolwiek szanse, z nimi i musimy zdobyć przeciwwagę, czyli przeciwstawny artefakt, czyli grimoire magiczny, który się nazywa grimoirem, księgą Bożego Ognia. I to musimy zdobyć księgę Bożego Ognia. I z tego, co mi wiadomo, to księga Bożego Ognia znajduje się gdzieś tutaj, gdzieś w okolicy miasta Emośkowo pierwsze, ale nie wiem dokładnie gdzie. Więc może najpierw najpewniej to będą jakieś lochy, jakieś moczary, jakieś lochy, jakieś podziemia. Wiadomo, jest na pewno ta księga Bożego Ognia jest pilnie strzeżona i ukryta, ale ja myślę, że powinniśmy wysłać na zwiady do Emośkowa, nawet do jakiejś tawerny czy coś, ale powinniśmy wysłać na zwiady czarodzieja Michała i Ciri. Oraz ja z nimi pójdę też. Chociaż albo nie, wyślemy do tej infiltracyjnej misji czarodzieja Michała i Ciri dla Cintri, czyli Ciri. Dobrze, Geralt, dobrze. Spoko, Gandalf, spoko. Dobra, to no, jak tak ustalone, no to chyba muszę się podporządkować. Spoko, czarodzieju Michale, spoko, czarodzieju Michale, spoko. Michał, Ciri, idźcie na szpiegi do miasta Emośkowo pierwsze. Ja radziłbym wam popytać w tawernie pod rozbrykanym łabędziem. Tam są pewne osoby, które dużo wiedzą i orientują się w owych sprawach. Także pod rozbrykanym łabędziem tawerna kaczma, jak to zwą. Idź Michał. Idź czarodzieju Michale. Idź Ciri. Hej. Dobra, chłopaki, to my idziemy. Tup. No, Ciri, to wybraliśmy się we dwójkę, co nie, Ciri? No, Michał, no jedziemy i my idziemy. Już dochodzi, już zaraz będzie targ. To z tego, co słyszałem, tawerna pod rozbrykanym łabędziem jest przy targu. A jest targ, faktycznie. O! Jest też tawerna pod rozbrykanym łabędziem. Fajnie. Dobra. To wchodzimy. Tup. To wchodzimy, Ciri. To wchodzimy. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Szanowna pani, dzień dobry. Szanowny panie, dzień dobry. My tu przybyliśmy z delegacją do burmistrza miasta. Mamy za misję odnalezienia pewnego starego, antycznego grimoire'u księgi magicznej. Mamy za zadanie znaleźć tą księgę magiczną w prawdopodobnie jakichś lochach. Tylko nie wiemy, panie gospodarzu, panie oberżysto, czy pan coś wie, czy ktoś wie coś o księdze Bożego Ognia? A, księga Bożego Ognia, a tak, znam. Słuchajcie, zapytajcie tego starszego jegomościa w rogu kaczmy. On tam jest, on bardzo dużo wie, on jest skrybą, on był skrybą na dworze burmistrza
i on wie wszystkie tajemnice, które się dzieją w tym, w naszym mieście, to on wszystko wie, to on wam powie. Zapytajcie skrybę Ezezela. Dobrze, dziękujemy pani oberżysto, dziękujemy. Ciri, weź użyj swoich wdzięków i zapytaj tego Ezezela o Księgę Bożego Ognia. Dobrze, dobrze, Michał, dobrze. Panie Ezezelu, panie skrybo. Tak, słucham, o co chodzi? Bo my szukamy Księgi Bożego Ognia. I z tego, co słyszeliśmy, pan sporo wie. To czy by pan nam mógł użyczyć rąbka tajemnicy i powiedzieć, jeśli pan wie, gdzie możemy znaleźć Księgę Bożego Ognia? A tak, Księga Bożego Ognia, oj tak, Księga Bożego Ognia znajduje się w lochach, w podziemiach cmentarza przy kościele Świętego Płomienia. I z tego, co mi jest wiadomo, jest strzeżona przez rzesze nieumarłych, upadłych i przez potężne monstra magiczne. Z tego, co słyszałem, to jest ich dwóch. Te monstra magiczne, takie bossy, nie? To tam jest potężny mag monstrum magiczne, potężny mag chaosu, potężny mag żywiołu, potężny mag lodu i potężny mag ognia. A przy okazji te lochy są strzeżone przez upadłych, nieumarłych, przez upadłych kuszników, przez nieumarłych magów i przez rycerzy, i przez upadłych rycerzy oraz przez inne monstra. Także jak chcecie, przepraszam, pardon, tak się najadłem tej grochówki, że wiecie, spoko, spoko pani Ezezelu, spoko pani skrybo Ezezelu, spoko pani Ezezelu. Tak, proszę, damo kochana. Czyli Księga Bożego Ognia znajduje się w lochach pod cmentarzem przy kościele Bożego Ognia, tak? W tym mieście. Tak, zgadza się. Zgadza się co do joty. Co do joty się wszystko zgadza. Tam właśnie musicie się udać, jeśli chcecie zdobyć Księgę Bożego Ognia. Ale uprzedzam, wcale nie jest tak łatwo. A jak już zdobędziecie tą Księgę Bożego Ognia, to wiedzcie, że to jest przeciwwaga dla Księgi Podwójnego Krzyża Alzura, czyli dla Księgi Bractwa Alzura. Trzeba, i z tego, co mi wiadomo, Księga Bożego Ognia jest napisana po polsku i ta osoba, która ją weźmie w ręce i zdobędzie, będzie władała niesamowicie potężną magią i żywiołem ognia Bożego, który jest najpotężniejszym żywiołem ognia ze wszystkich ogniów i ze wszystkich żywiołów w całym wszechświecie i nawet w niebie. A przy okazji, poprzez Księgę Bożego Ognia będzie można się komunikować też z siłami świętymi z nieba. Takimi jak Archanioł Uriel, Gabriel, Święty Piotr. I w ten oto sposób kończę ostatni odcinek opowiadania Wiedźmin Fantazja, odcinek 33. Także dziękuję serdecznie i życzę powodzenia. I zapraszam do mnie. To mówiłem ja, czyli Malczumistrz. A to była Wiedźmin Fantazja, odcinek 33.